Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Od tych słów zaczyna się popularna rzepka Juliana Tuwima. Wiersz znany chyba wszystkim doskonale przypomniano w czerwcu i to w iście brawurowym wykonaniu. Po raz kolejny bowiem przed Urzędem Miasta Płocka odbyło się wspólne czytanie. Ponownie przed magistratem zebrało się kilkaset osób, przedszkolaków, uczniów, dorosłych mieszkańców, którzy wraz z przedstawicielami samorządu, miejskich spółek, sportu i służb mundurowych recytowali utwór. W tym zacnym gronie znalazł się gospodarz miasta, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Włodarz miasta osobiście jest wielkim fanem czytelnictwa. Warto czytać książki, zwłaszcza dzieciom, bo te książki rozwijają wyobraźnię i sprawiają, że dzieci odkrywają fantastyczny świat, który właśnie w tych książkach jest zakryty. I czy to są książki na przykład Alfreda Szklarskiego, czy to są książki właśnie o przygodach Tomka, czy Juliusza Verne na przykład, to one przenoszą nas w magiczny świat, który warto rzeczywiście poznawać, a dzięki temu też ta nasza rzeczywistość jest piękniejsza. Tegoroczne czytanie książek odbywa się pod hasłem rzeczywiście, że książka łączy. Książka sprawia, że rzeczywiście czytanie łączy. Czytając stajemy się sobie bliżsi. Warto więc czytać, bo ona przynosi wiele fantastycznych doświadczeń każdemu, kto rzeczywiście sięga po książkę. Warto czytać książki wszelakie. Poematy, dramaty, kryminały, książki dla dzieci, wiersze. W tym twórczość Juliana Tuwima, o czym wiedzą wszyscy uczestnicy wspólnego Płockiego czytania. Twórczość Tuwima czytana wielogłosowo jest bardzo często. W zeszłym roku na przykład wspólnie czytano Lokomotywę. No, to tak na zmianę, rzeczywiście w tym roku rzepka, rok temu Lokomotywa, ale jest wiele fantastycznych wierszy, nie tylko Tuwima, ale także innych autorów dla dzieci, ale nie tylko. Warto czytać poezję, warto czytać także literaturę piękną, sięgać tego nie tylko w trakcie szkoły, ale także już później. A jaka jest ulubiona książka prezydenta Płocka? No ja przez wiele lat uczyłem w szkole średniej i tam moją ulubioną książką z jednej strony była Lalka Prusa, z drugiej strony oczywiście cała trylogia Henryka Sienkiewicza, a więc ten czas pozytywizmu, choć jego różne, tak naprawdę powieści to były czas no, bardzo dla mnie i lektury bardzo ciekawe i starałem się jak najbardziej, jeśli chodzi o młodzież, przekazać to, co najwartościowsze w nich jest. Wspólne czytanie poprowadził aktor teatru dramatycznego Mariusz Pogonowski. Poprzedziła je ciekawie wyglądająca rozgrzewka. Czy jest ona potrzebna, by pięknie czytać swojemu dziecku? Rozgrzewka oczywiście nie jest obowiązkowa, ale kiedy się dobrze rozgrzejesz, to wtedy to pojawia się taki luz w aparacie artykulacyjnym i wszystko tak ładnie zaczyna brzmieć. Pogonowski prywatnie jest fanem Tuwima. Zdaniem płockiego aktora to bardzo wdzięczny autor dla młodego odbiorcy. Bardzo lubię pan Tralalaliński. Lubię też, jest taki mój piesek Dżońcio, zdaje się, chyba też napisał to Tuwim. I w ogóle Lokomotywa, Tuwim uważam jest jednym z najciekawszych poetów dla dzieci. Jego teksty są tak lekkie, trafne i dowcipne, absolutnie polecam. Ale Brzechwa i mamy sporo poetów, naprawdę ciekawie piszą. Wielkie czytanie na płockiej Starówce to element akcji Cała Polska czyta dzieciom, w którą miasto Płock ponownie się włączyło. Spotkanie na Starówce było też okazją do wręczenia nagród i podsumowania akcji Przerwa na czytanie. W tym roku wzięło w niej udział ponad 1700 osób, które jednego dnia czytały fragment ulubionej książki i uwieczniły to na zdjęciu. Była to część 5. Płockiego Festiwalu Czytelnictwa organizowanego przez niepubliczne przedszkole Gucio i szkołę podstawową Kogito. Na zakończenie imprezy wystąpił zaś chór ze szkoły podstawowej numer 22. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka, jędrna i krzepka. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka.